Cześć. Obserwacja gwiazd fascynowała ludzi od lat. Dawniej wierzono, że niebo jest kopułą, a wszystkie ciała niebieskie są na jej powierzchni. Dziś doskonale wiemy, że taki model można wsadzić między bajki. Wiemy, że niektóre gwiazdy są nawet w odległych galaktykach. Ale skąd właściwie to wiemy? Patrząc w niebo widzimy, że jakaś gwiazda jest jaśniejsza niż jakaś inna. Ale czy ona jest jaśniejsza dlatego, że jest bliżej? Czy może dlatego, że faktycznie emituje więcej światła, bo na przykład jest większa? Co jeszcze możemy zaobserwować oprócz jasności, co pozwoliłoby nam rozróżnić te przypadki? Przedstawię wam kilka sposobów, jakimi astronomowie radzą sobie z tymi problemami. Pierwsze podejście opiera się na wykorzystaniu ruchu Ziemi wokół Słońca. Znacie widok drzew z okna pociągu. Drzewa w pobliżu okna przesuwają się szybciej niż te w oddali. To zjawisko nazywa się paralaksą. Tak samo się dzieje, jeżeli zamiast podróżować pociągiem, poruszamy się razem z Ziemią krążącą wokół Słońca, a zamiast drzew obserwujemy gwiazdy. Żeby uniknąć skutków obrotu Ziemi wokół własnej osi, należy obserwować niebo codziennie o tej samej godzinie. Kluczowy jest tu kąt, pod jakim widać daną gwiazdę. Jeżeli dokładnie go zmierzymy w dwóch różnych dniach, to mamy komplet danych do obliczenia odległości. Wiemy, o ile przesunęła się Ziemia po orbicie i znamy te dwie wartości kąta, co pozwala nam sformułować równania trygonometryczne, które doprowadzą nas do wyniku. Stosując tą metodę, stwierdzono, że obserwowane różnice w jasności gwiazd biorą się zarówno z różnic w odległości, jak i z różnic jasności absolutnej. Kłopot z metodą paralaksy pojawia się, gdy gwiazda jest zbyt daleko. Wtedy różnice kąta są tak małe, że nie sposób ich uchwycić. Co jeszcze możemy zaobserwować takiego, czym różni się jedna gwiazda od drugiej? Jedną z takich rzeczy jest kolor. Różnice nie są co prawda tak duże, żebyśmy dostrzegali je gołym okiem, ale przyrządy są w stanie to wyłapać. Ściślej rzecz biorąc, mierzą one widmo, czyli natężenie światła w funkcji długości fali. Dysponując wynikami pomiaru widma i oceną jasności absolutnej opartą na paralaksie, duński astronom Einar Hertzsprung sporządził diagram widmo versus jasność, którego obecna wersja nazywa się diagramem Hertzsprunga-Russella. Widać na nim, że większość gwiazd układa się w tzw. ciąg główny, według reguły. Im ciemniejsza, tym bardziej czerwona. Znając tę zależność, możemy określać jasność absolutną gwiazd na podstawie ich koloru. Z kolei porównanie jasności absolutnej z obserwowaną daje możliwość obliczenia odległości, wyjść z zasady odwrotnych kwadratów. Ta technika pozwala mierzyć odległość do gwiazd nawet zbyt dalekich, żeby stosować paralaksę, w zasadzie do wszystkich w naszej galaktyce. Gwiazdy położone w innych galaktykach widać zbyt słabo, żeby można było posłużyć się przedstawionymi metodami. W takich przypadkach poszukuje się w galaktyce jakiegoś obiektu o znanej jasności. Takimi obiektami są na przykład cefeidy. To szczególny rodzaj gwiazd, które cyklicznie zmieniają jasność. Zaobserwowano, że długość cyklu tych zmian jest ściśle związana z minimalną i maksymalną jasnością. Mierząc długość cyklu, wyznaczamy jasność absolutną, a potem już tak jak w poprzedniej metodzie porównujemy jasność absolutną z obserwowaną i znajdujemy odległość. Takie rozpoznawalne obiekty o znanej jasności absolutnej nazywamy świecami standardowymi. Innym przykładem oprócz cefeid są supernowe, czyli kosmiczne eksplozje charakteryzujące się krótkotrwałym, bardzo intensywnym blaskiem. Chodzi tu o jeden ich typ, zwany 1A. Supernowa typu 1A rozbłyska, gdy gwiazda w stadium białego karła osiąga masę zwaną granicą Chandrasekhara. Ponieważ jest to zawsze taka sama masa, wszystkie supernowe typu 1A wybuchają z tą samą jasnością, co czyni je świecami standardowymi. Edwin Hubble odkrył, że wszechświat się rozszerza. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki doszedł do tego wniosku. Światło z odległych obiektów, zanim do nas dotrze, przechodzi przez obłoki gazów. Atomy tych gazów, zgodnie z prawami fizyki kwantowej, absorbują ściśle określone długości fal światła, charakterystyczne dla danego pierwiastka chemicznego. W efekcie widmo światła, jakie obserwujemy, zawiera linie absorpcyjne. Hubble zauważył, że w świetle odległych galaktyk linie absorpcyjne są nie tam, gdzie byśmy się ich spodziewali dla znanych pierwiastków, ale są nieco przesunięte ku czerwieni, czyli ku większym długościom fal.
Co więcej, wielkość przesunięcia jest proporcjonalna do odległości, w jakiej znajduje się galaktyka. Stałą proporcjonalności nazwano stałą Hubble'a. Teraz możemy wykorzystać to odwrotnie, do obiektów, do których odległości jeszcze nie znamy. Mierząc przesunięcie ku czerwieni i dzieląc je przez stałą Hubble'a, znajdziemy tę odległość. Tą metodą obserwuje się największe struktury we Wszechświecie, takie jak Wielki Mur Sloana, złożony z supergromad galaktyk. Jak widzicie, sposoby pomiaru odległości w astronomii układają się w drabinę, w której obserwacje poczynione przy użyciu metody z jednego szczebla pozwalają na odkrycie tej na następnym.